Wielu z Was weszło na ten odcinek i do końca nie wie, czym jest Moneyball. No właśnie, czym on jest? Od wielu lat znajdziemy coraz więcej modeli statystycznych. Wszelakie tego typu technologie rozwijają się naprawdę coraz szybciej i proponują nam coraz więcej statystyk, coraz więcej nowych możliwości, takich jak na przykład packing. Czym jest packing? No właśnie. Mówi nam on, ilu przeciwników minęło dane podanie. No bo w końcu, jak mówił Xavi Hernandez, nie liczy się to, jaki procent tylnych podań ma zawodnik. Jest to nieistotne, no bo możemy podać do tyłu i to podanie może nic nie wnieść do naszej gry. A więc statystyka packing idealnie pokazuje, czym tak naprawdę mogą być statystyki właśnie w kontekście futbolu, w kontekście analizy. Czym tak naprawdę zajmują się w klubach analitycy? Jak skomplikowane statystyki czasami tworzą, jak skomplikowanymi modelami czasami się zajmują. No a ich rola w klubach jest coraz ważniejsza i no, przy zakupie pomocnika nie wystarczy już tylko spojrzeć na jego procent celnych podań, na liczbę asyst. W tych latach coraz ważniejsze są właśnie te głębsze statystyki. No moi drodzy, mamy 2024 rok, piłka nożna się zmienia, piłka nożna się rozwija. Oczywiście no, żaden klub nie opiera się w 100% na statystykach. Zawsze jest jakieś tam przeczucie. Zawsze oczywiście kluby patrzą też na gole i asysty, no bo finalnie to właśnie golami się wygrywa mecze. Natomiast dogłębne analizy, rozwój właśnie statystyk doprowadził nas do wniosków, że na przykład dośrodkowania dochodzące do bramki są dużo bardziej groźne niż te, które odchodzą. Mimo, że jest to nie do końca takie jasne, nie do końca takie przechodząca pierwszą myśl, no to jednak ze statystyk wynika jasno. Dośrodkowania dochodzące do bramki są bardziej groźne. Tak samo, no nie bez przypadku maleje ilość strzałów z dystansu. Jest ich coraz mniej na obecnych boiskach. No i oczywiście jest to spowodowane nie tym, że są one, nie wiem, niespektakularne, no bo oczywiście piękny strzał z daleka to naprawdę jest moment, który zapamięta się na długie lata, a zwłaszcza jeżeli dotyczy bliskiego klubu. Natomiast dlaczego aktualnie coraz mniej zawodników strzela z daleka, coraz mniej pada bramek z rzutów wolnych? Moi drodzy, są one po prostu procentowo mniej skuteczne. Statystycznie są one po prostu nieopłacalne. Więc dlatego też właśnie rola statystyk, analiz futbolu jest coraz ważniejsza. Wiemy już oczywiście, że Moneyball to oparcie systemu gry, scoutingu i całego systemu klubowego na właśnie statystykach. Im bardziej dogłębnych, tym lepiej. Zresztą, no, sami zobaczcie. Na początku usłyszeliśmy o czymś takim jak expected goals. Myślę, że aktualnie znajdą się osoby, które nie wiedzą, czym to jest. Natomiast expected goals, które raczej kojarzy się z taką no, nowoczesną erą futbolu, zrobiło się nagle non-penalty expected goals. Zrobiło się expected assist, zrobiło się goals minus expected goals, zrobiło się także post shot expected goals, ale naprawdę tych statystyk jest masa. Wejdźcie sobie na przykład na stronę FBref i zobaczcie, jakie statystyki podaje ta strona. Tam jest ich masa, a wyobraźcie sobie, że kluby, które właśnie opierają się na Moneyball, korzystają z jeszcze bardziej dogłębnych statystyk. To naprawdę jest mega skomplikowane. Tam naprawdę dzieją się tak wielkie matematyczne rzeczy, że nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. No ale moi drodzy, skąd właściwie się wzięło Moneyball? Skąd to się wzięło w futbolu? Skąd ta nazwa? No i właściwie jak wykorzystać to w FIFA. Teraz przejdziemy do tej części odcinka, czyli chyba tej ważniejszej. Geneza. Samo Moneyball wywodzi się z baseballa. Tak, nie przysłyszeliście się, nagrywam odcinek o czymś, co wywodzi się z baseballa i brzmi to lekko, no niemożliwie, natomiast tak właśnie jest. Dokładniejszą genezę tego oto tematu możecie zobaczyć w filmie pod tytułem Moneyball z 2011 roku, gdzie w główną rolę wcielił się Brad Pitt. Oakland Athletics, mimo problemów finansowych, mimo tego, że nie dysponowali jakąś wielką sumą pieniędzy, no oczywiście taką sytuację możecie sobie wyobrazić w piłce nożnej, dzięki idealnym dobraniu zawodników do strategii ich pozycji i trafieniu w piłkarską niszę taktyczną, zaczął po prostu pokonywać wielkie zespoły i podobne rzeczy możemy spotkać oczywiście w piłce nożnej. Doskonale wiemy, że są kluby, które mimo małych nazwisk robią świetne wyniki, bo właśnie ściągają zawodników na podstawie tych dogłębnych analiz, statystyk, na podstawie tego, jakiego gracza potrzebują do idealnie dobranej taktyki przez między innymi właśnie trenera. Trenerzy są też tutaj bardzo istotni. Cały sztab szkoleniowy powinien być bardzo rozwinięty w takim klubie, ponieważ to oni są główną rolą właśnie w takim oto zespole, oczywiście no razem z tymi wszystkimi modelami statystycznymi. Ale dobrze, moi drodzy, koniec o baseballu, zacznijmy rozmawiać już tylko i wyłącznie o piłce nożnej. Statystyki mogą umożliwić progres piłkarzowi oraz wielki skok w jego karierze. Dobrze dobrany klub właśnie do piłkarza, no po prostu umożliwia mu naprawdę wielki przeskok w własnej karierze. No i mimo tego, że na przykład dany zawodnik nie rzuca się na pierwszy ok scoutowi, no to może idealnie pasować do danej konkretnej roli, do danego jednego zadania na boisku,
i właśnie dzięki temu idealnie wkomponować się do zespołu. Na przykład, bardzo prosty przykład, no bo wiecie, ja nie jestem jakimś analitykiem, więc mówmy o prostych rzeczach. Mianowicie na przykład, potrzebujecie zawodnika, który na skrzydle będzie idealnie dośrodkowywać na głowę waszego wysokiego napastnika, a więc znajdźcie takiego zawodnika. Starajcie się nie patrzeć do końca na overall i właśnie znajdźcie tego mega dobrze dośrodkowującego zawodnika właśnie patrząc na tą statystykę. Dobrze, ale teraz już przejdźmy, jak wykorzystać to w karierze. No w sumie o tym przed chwilą powiedziałem troszeczkę, natomiast rozwijmy ten temat właśnie między innymi tego skrzydłowego i przejdźmy właściwie do sedna tego odcinka, no bo jest to najważniejsze. Jak zaimplementować to do kariery? Co dokładnie robić? Czego nie? Jakich graczy ściągać? Jak ich szukać? Już Wam mówię. Zacznijmy od przekreślenia większości znanych piłkarzy oraz do pogodzenia się z tym, że nie będziecie wydawać w takiej karierze wielu, wielu milionów, ogromnych pieniędzy na transfery. Specjalnie nie wymieniam póki co konkretnych klubów, no bo do tego przejdziemy na sam koniec. Powinniście znaleźć sobie jakąś niszę, bądź kilka, z których będziecie ściągać nieoczywistych graczy. Oczywiście nie na ślepo. Wszystko powinno być podparte analizą, jakich dokładnie gracze potrzebujecie. No i właśnie na przykład tutaj to, co mówiłem wcześniej. Macie wysokiego napastnika, to znajdźcie gościa, który na przykład nie ma 88 overalla, tylko na przykład 75, ale za to ma dośrodkowania naprawdę kozackie na poziomie 80 iluś czy 90. Są tacy zawodnicy. Potrzebujecie jednego mega kreatywnego, dobrego z pierwszej piłki pomocnika, no to znajdźcie go. Nie patrzcie na to, że jest wolny, bo potrzebujecie kogoś, kto zagra idealnie precyzyjną piłkę z pierwszej piłki. Więc nawet jak ma 40 tempa, no to trudno, on pasuje, bo i tak dacie radę po prostu uzupełnić jego braki innymi zawodnikami. Na tym polegają statystyki. Jeżeli statystyka, powiedzmy, powie Wam, oczywiście no to w FIFA musicie sobie wymyśleć, tam nie ma takich statystyk, tam nie ma modeli statystycznych, jakie mają profesjonalne kluby, natomiast po prostu starajcie się właśnie patrzeć na to z tej strony. Zacznijcie oczywiście od dobrania idealnej taktyki pod klub, pod nowoczesną grę, a następnie dobierajcie pod nią swoich piłkarzy. Starajcie się właśnie nie patrzeć na te nazwiska, na te overale, patrzcie na konkretne, pojedyncze statystyki, których szukacie. Badajcie nieznane rynki, kupujcie nieoczywistych graczy za stosunkowo niskie kwoty, no i sprawdźcie, by stali się zawodnikami z topu. Co Wam to właściwie da? No na pewno pieniądze, no to myślę, że jest jasne, dzięki tego typu transakcjom zaczniecie bardzo dużo na kwotach transferów, na pensjach, no i myślę, że już wiecie, na czym to polega, więc przejdźmy do zespołów korzystających z Moneyball. No i rozpoczynamy od Brentford, klubu, w którym jakiś czas temu naprawdę, no dobra, nie powiem, zakochałem się, to jest za duże słowo, natomiast polubiłem ten zespół, zacząłem się go obserwować i właśnie nie bez powodu. Nie ma lepszego przykładu niż ten klub. Statystyki tutaj to podstawa. Właściciel Matthew Benham kroczy naprawdę pokrętnymi drogami, ale działa to perfekcyjnie. Zrezygnował on m.in. ze szkółki juniorów, co było dość nieoczywiste, ponieważ uznał, że jest to po prostu nieoptymalne statystycznie. Zatrudnił trenerkę snu, no i w tamtych czasach jeszcze nikt o tym nie myślał, a on właśnie do klubu zaczął sprowadzać tego typu różne, wtedy jeszcze dziwne rzeczy. Jest on, można powiedzieć, takim troszkę trendsetterem, a zwłaszcza, że zaczął robić podobne rzeczy na dosyć niskim poziomie w niższych ligach angielskich, no ale opłaciło się tu i warto też wspomnieć od początku przygody trenerskiej Tomasa Franka, który aktualnie jest oczywiście nadal trenerem Brentford. Co o tym chciałbym powiedzieć? Moi drodzy, pierwsze 10 spotkań Tomasa Franka w Brentfordzie to zaledwie jedno zwycięstwo. I co chcieli zrobić wtedy kibice? No wywozili go na taczkach, naprawdę. Oni chcieli go wtedy wynieść z klubu, chcieli go po prostu wyrzucić, wymienić trenera. Ale co na to prezes, co na to właściciel Brentfordu Matthew Benham? Stwierdził, że nie. Statystyki, liczby mówiły jasno. Klub idzie w dobrą stronę i nikt w to nie wierzył, ale on uważał, że Brentford w końcu zacznie wygrywać. I co się stało, moi drodzy? Aktualnie Brentford gra trzeci sezon pod rząd w Premier League, gdzie naprawdę są solidną drużyną, gdzie w środku tabeli naprawdę już się tutaj rozmieścili na dobre, mimo naprawdę małych pieniędzy, które wydają. I oczywiście, no nie rzucają oni się tak w oczy, ponieważ no nie sprzedają graczy za wielkie miliony, natomiast ten klub jest idealnym przykładem właśnie Moneyballu i możecie ten klub wykorzystać do kariery. Idziemy dalej, kolejnym klubem jest FC Midtjylland i nie będę się tu rozgadywać z jednego powodu. Właścicielem tego klubu jest Matthew Benham, czyli oczywiście CEO Brentfordu. A więc to klub oczywiście współpracujący są, dlatego też w angielskim klubie znajdziemy wielu Duńczyków. Jeżeli chcecie wybrać jeden z tych zespołów do kariery, no to będzie to idealny wybór. A teraz lecimy dalej do kolejnego klubu. Brighton
Brighton, ponownie klub z Anglii, jest to kolejny zespół udowadniający, że aby osiągać sukcesy, nie trzeba wydawać milionów. Jest to chyba aktualnie najlepiej sprzedający klub na świecie. Przykłady? No oczywiście, Mitoma, kupiony za zaledwie 3 miliony z Japonii, a aktualnie wart 45 milionów. I przypominam, on wcale nie był taki młody, jak go kupowali. Caicedo, kupiony z Ekwadoru, mega nieoczywisty rynek, a sprzedany za 116 milionów euro do Chelsea. Następnie Pascal Gross, no po jego karierze nikt nie pomyślałby, że będzie mega ważnym, mega kluczowym zawodnikiem w naprawdę solidnym zespole Premier League, a tak się dzieje. Idealnie dobrany zawodnik, bardzo nieoczywisty zawodnik, właśnie spisuje się genialnie w Brighton, a więc ten Pascal Gross to jest chyba mój ulubiony przykład Moneyballu. No właśnie, Tony Bloom, czyli oczywiście właściciel Brighton, no to jest idealny, modelowy przykład korzystania z Moneyball. Nie nazwiska, a statystyki, liczby. To one grają. Pamiętajcie, że nie sztuką jest zbieranie danych. Sztuką jest odpowiednie, skuteczne egzekwowanie ich. Klub czwarty, klub ponownie, z którym nie będziemy się rozgadywać, ponieważ jego właścicielem jest oczywiście Tony Bloom, czyli właściciel Brighton, a klub, który mam na myśli, to Royal Union Saint-Gilloise, czyli belgijski zespół, więc analogiczna sytuacja do Brentford i Midtjylland, nie będę się tu rozwodzić. W każdym razie, Royal Union Saint-Gilloise często służy jako miejsce wypożyczeń piłkarzy Brighton. Tutaj są ci zawodnicy testowani na dosyć wysokim poziomie, lecz nie jeszcze na najwyższym, jak Premier League, więc klub ten idealnie spiesza się do kariery Moneyball. Pokazuje oczywiście przykład tego klubu, że liczby diametralnie zwiększają szanse na sukces. Dlaczego? Od momentu dostania się do najwyższej klasy rozgrywkowej, co wcześniej było naprawdę wręcz nieosiągalne do tego klubu, no nagle klub Bluma we wszystkich sezonach był w top 3, walczą co sezon o mistrza Belgii, nawet jako Beniaminek. Jako Beniaminek walczyli o mistrza i w trzecim sezonie nadal nie go walczą. Inne kluby. Porozmawiamy o klubach, które również możemy użyć do tej kariery, ale nie stosują one strategii Moneyball lub no nie da się ich określić w 100%, że właśnie z niej korzystają. Zaczynamy od FC Porto, no, które specjalizuje się po prostu w transferach mało znanych graczy. Więc FC Porto, idealny klub do kariery. Tutaj no, nie będę aż tak się rozpowiadać jak po poprzednich klubach, bo to są po prostu pomysły, które możecie wykorzystać. Dalej, drugi klub, Mainz. Moim zdaniem, jako niemiecki klub, pasuje tutaj idealnie. Granie Niemców kojarzy mi się raczej z nowoczesnością pod tym względem. Właśnie widać to pod względem właśnie trenerki, młodych trenerów i tak dalej. No i dlaczego Mainz? Między innymi z powodu stawiania na mało znanych młodych trenerów, jak Jürgen Klopp czy Thomas Tuchel, którzy aktualnie no naprawdę są jednymi z najlepszych trenerów na świecie, a więc z pewnością klub ten ma naprawdę dużą wizję. Trzecia drużyna, Stade Rennes, ale dlaczego? Dlaczego oni? Ich trenerem jest Will Steel, który ma zaledwie 31 lat, a większość jego doświadczenia podobno wywodzi się z gry Football Manager, a więc naprawdę francuski klub tutaj się odważył na niego postawić i moi drodzy, francuski klub Stade Rennes płacił kary za brak odpowiedniej licencji trenera. No on nie miał tej licencji UEFA Pro, czy tam jakiejś, która była potrzebna, więc oni płacili grube tysiące euro, żeby oczywiście opłacić jego pobyt w tym klubie. No i no, chyba im to wychodzi na dobre, skoro nadal w tym klubie jest, skoro nadal utrzymują belgijskiego szkoleniowca na stanowisku. Czwarty, ostatni klub, a raczej kluby, to zespoły z City Football Group oraz kluby z grupy Red Bulla. Oczywiście wszystkie kluby, które są w FIFA, macie na ekranie. No i po prostu te kluby możecie bardzo fajnie wykorzystać również do kariery Moneyball, no bo po prostu moim zdaniem prezentują bardzo nowoczesny styl prowadzenia klubu i właśnie to by pasowało do tego Moneyball. Często opierają się właśnie na zaawansowanych metodach analitycznych, statystycznych, możliwych właśnie dzięki pracy wielu statystyków i analityków w tych klubach, więc te kluby z City Football Group oraz z grupy Red Bulla również idealnie pasowałyby do kariery Moneyball.